pan Krzysztof Gajewski jest moim i państwa gościem witam panie Krzysztofie witam serdecznie zaraz powiem kto to jest Krzysztof Gajewski Krzysztof Gajewski człowiek ze stali z, z żelaza z wody chyba z wody Chyba z wody. Pan Krzysztof Gajewski próbował pobić rekord świata w pływaniu bez pianki neoprenowej. 170 kilometrów było do przepłynięcia, non-stop. Żeby nie było, udało się ustanowić rekord polski. Zaraz powiemy, dlaczego nie udało się przepłynąć 170 kilometrów. Ale zacznijmy od początku, panie Krzysztofie. Skąd się wziął pomysł na tak ekstremalny wyczyn? Pomysł narodził się, rodził się już dobrych kilka lat z roku na rok z, pływając pływając na wodach otwartych coraz dłuższe i dłuższe dystanse w końcu zapragnęliśmy zrobić coś naprawdę czy zapragnęłem zrobić coś naprawdę wielkiego i zmierzyć się z rekordem świata w pływaniu długodystansowym w tym wypadku na wodzie stojącej i zaplanowaliśmy przepłynięcie dystansu 170 km mhm. e, bo oficjalny rekord świata to 160. 168 km mhm. z jakimiś tam metrami i cóż, e, e, przygotowujemy się ten tych lat, było to naszym marzeniem i teraz właśnie mieliśmy okazję zmierzyć się z tym wyzwaniem. Jeszcze o tych przygotowaniach, co wchodziło w skład? Na pewno bardzo intensywne treningi, tak wspominał pan w rozmowie poza antenowej, że to jest 140 kilometrów pływania w ciągu tygodnia, prawda? Tak, jest to mhm. tak naprawdę pływanie praktycznie na cały etat, ponieważ jest to 30-40 godzin treningu w wodzie tygodniowo. Do tego dochodzą dodatkowe jakieś jednostki na lądzie, wizyty u fizjoterapeutów, osteopatów, i, tym, i wszystkie takie poboczne sprawy związane z uprawianiem tak naprawdę już zawodowo sportu. Tym, co się o dziwo okazało, najważniejsze, jeżeli chodzi o nasze przygotowania, było odporność organizmu na hipotermię i trening, jaki, jaki robiliśmy zimą, czyli Pływanie ekstremalne, czyli pływanie w wodzie poniżej 5 stopni Celsjusza, bo tym, co zadecydowało o wyniku naszej próby, było wychłodzenie organizmu. Mhm. Przepłynął Pan dokładnie 78 700 km, 700 m, spędził Pan w wodzie 32,5 godziny, tak brzmi oficjalny komunikat, ale to nie były warunki optymalne do płynięcia. To zdecydowanie wspomnieć. nie mhm. były warunki optymalne. Pływanie długodystansowe, zwłaszcza bez pianek, ma to do siebie, że to ja jako pływak muszę dopasować się do pogody i nie w każdych warunkach można przepłynąć zakładany dystans. Liczyliśmy na wodę przynajmniej minimum 22-23 stopnie Celsjusza, pełne słońce, najlepiej 30 stopni Celsjusza. Trafiliśmy na warunki. Naprawdę ciężkie, nie, trochę dla mnie niewyobrażalne w lipcu na Mazurach. Woda dochodząca do 18 stopni, 12-13 stopni, powietrze w nocy. Ciągłe deszcze, wiatry, zawieruchy. Tym razem. To pogoda zadecydowała o tym, że nasze marzenia o przepłynięciu 170 km musimy przełożyć na przyszły rok. No to trafiliście praktycznie na najgorsze możliwe okienko pogodowe. Faktycznie to dosyć niespody, niespotykane aura ja dodam tylko, że ten rekord świata był pobity przy słoneczku, przy temperaturze około chyba 25 stopni Celsjusza, prawda? Tak, i tutaj, żeby jednak to, to są rekordy świata. Tutaj musi naraz zgrać się kilka czynników: przygotowanie pływaka fizyczne oraz mentalne. Świetne, świetne, świetna asekuracja, która w naszym przypadku też zagrała. My mieliśmy dodatkowo wielką motywację w postaci naprawdę wszystkich miast, ludzi znajdujących się w tym czasie na Mazurach, którzy naprawdę nam strasznie mocno kibicowali, za co bardzo dziękujemy i wsparcie. No i zabrakło tego czynnika pogodowego, który, który spowodował, że wyzwanie nie polegało już na tym, żeby przepłynąć 170 km i tylko wyzwanie zmieniło się na to, żeby utrzymać się w tej wodzie jak najdłużej, dopłynąć jak najwięcej. Nie wyobrażałem sobie sytuacji, w której przy takim zaangażowaniu wszystkich na Mazurach zrezygnowalibyśmy z tej próby w tym roku lub byśmy ją w jakiś znaczący sposób przyłożyli. Za dużo osób pomagało nam w tym projekcie, żebyśmy nie dali z siebie wszystko. Na tych warunkach, które napotkaliśmy, dystans, który przepłynąłem, czyli 78 kilometrów, jest dystansem naprawdę dużym. Jest to. No, tak, w tych warunkach, tak naprawdę, no niestety, mówiąc wprost, nie da przepłynąć się więcej na wodach otwartych. Mm, jak, jak to pana słucham, to dochodzę do wniosku, że taki Iron Man podwójny, podrójny, podrójny czy poczwórny, to jest takie małe piwko. W stosunku do, 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 do tego, to są zupełnie co, co pan dyscy... zrobił. To są zupełnie inne dyscypliny sportowe, tak? Nawet kiedy ktoś robi podwójne, potrójne. Czy tam teraz świeżo, co Polacy, pięciokrotne Ironmany, to gdzieś po drodze można na chwilę usiąść, zdrzemnąć się 30 sekund. Można założyć na siebie bluzę, kiedy jest ci zimno. Można stanąć na 10 sekund, żeby nabrać trzy oddechy. W wodzie tego komfortu nie mamy. Cały czas jesteśmy w tym żywiole, który nas wychładza. Każda przerwa, każdy postój na jedzenie, na picie, na karmienie z łodzi wiąże się z tym, że hipotermia, z którą walczyliśmy. Przez cały czas, tylko szybciej nadchodzi. Mm -hmm. e, to znaczy, że można jednak jakoś tam spożywać e, pośrednio. Tak. No właśnie, trochę porozmawiałem trochę o technice tego, bo tak jak mówiłem, dla przeciętnego pożeracza schabowego, to jest wyczyn wprost nie do ogarnięcia e, rozumiem. Jak to wygląda? Wchodzi pan do wody w kąpielówkach i płynie pan. Tak. Bezpośrednio przy pływaku płynie. Kajak asekuracyjny, na którym znajdują się bidony, żele oraz inne pokarmy, które chce. Przyjmować pływak. Zasada jest taka, że pływak w czasie podawania posiłków nie może złapać się kajaka, ani przytrzymać się innego mhm. sprzętu unoszącego się na wodzie, czyli po prostu jest wrzucany do wody bidon, żele i pływak po prostu je i pije będąc w wodzie, co stanowi dodatkowe utrudnienie, ponieważ cały czas pijąc, jedząc, musimy przypilnować, żeby fala nas nie podmyła, żeby, żeby, żeby wszystko było w porządku. Jakim stylem się płynie? E Płynie się tak naprawdę wyłącznie stylem dowolnym, czyli kraulem, z uwagi na to, że jest to styl, który ma największą efektywność energetyczną, czyli wymaga włożenia najmniejszego wkładu energii w stosunku do Prędkości. Naprawdę wydaje się, że crawl to raczej tak dosyć męczący styl pływania. <grystanie> na, na tak początku wydaje się takim naturalnym. Na początki, tak dla osób, które lepiej pływają, crawl jest zdecydowanie bardziej efektywnym stylem. W moim przypadku do crawla dokładałem odrobinę stylu grzbietowego, czyli pływania na plecach. W celu rozróżnienia trochę mięśni, troszeczkę uh -huh. takiej regeneracji aktywnej, żeby jednak przez te 30 kilka godzin, czy nawet zakładane trochę więcej, jakoś to, to mięśnie moje wytrzymały. Pan płynął jeziorami mamry, niegodzi, niegodne, tauty śniartwy i to się płynie tak poczynciwie, po jak to się mówi, czyli na wprost, czy, czy, czy też wzdłuż brzegu? Wyznaczenie naszej trasy było. Dużo bardziej skomplikowane, ponieważ mazury, jak dobrze wiemy, mają bardzo duże natężenie ruchu jednostek na wodzie. I w tym wypadku staraliśmy się dopasować wszystko tak, żebyśmy po pierwsze, jak najmniej utrudniali korzystanie innym użytkownikom z wody, a po drugie, żeby w miejscach, w których mamy z kimś kontakt, była szansa, żebyśmy żeby przepłynęli obok. Nie wyobrażam sobie w takim wypadku nie przepłynąć przez Kanał Giżycki, czy nie przepłynąć bokiem przy promenadzie w Mikołajkach. Tak? Mhm. Żeby też to, co my robimy, co jednak też utrudnia trochę innym użytkownikom wody, korzystanie z niej, żeby również, żeby było też atrakcją i tak się też stało. Świetne, genialne jest to, że podpływały do nas różne jednostki kibicowały nam, tak, na tych, na tych statkach. Karmić też... nie próbowano. Nie, 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 na szczęście nie. Że wszystkie te jednostki, wszyscy ludzie nam kibicowali, że na Facebookach, na różnych portalach miejskich wklejali swoje zdjęcia w miejscach, w których nas spotkały, że cały czas następowała wymiana informacji, co się z nami w tej wodzie dzieje. A jak wygląda się luzowanie, kiedy człowiek płynie w pław? Na przykład, bo wiadomo, że na szlaku Wielkich Jezior jest ta różnica poziomów. Jeżeli płynęliście tym szlakiem, który poruszają się statki, czy, 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 czy nie? Czy to jakoś inaczej wyglądało? E, troszeczkę umieliśmy główny ten szlak żeglugowy. Płynęliśmy bokiem, często bardziej przy brzegach. E, I co? Pierwszą przeszkodą poważną, która tam jest na tym szlaku, jest to kanał łuczański w Giżycku, e, przez który, na którym znajduje się most obrotowy, który e, dzięki pomocy miasta Giżycko... Dostaliśmy zgodę na to, żeby został on otwarty. To była pierwsza przeszkoda, jesteśmy na niej godzinie. No i następnie tymi szlakami wszystkich kanałów przydzielaliśmy się do dojora Tauty i Mikołajek. Na kanałach teoretycznie powinien występować delikatny prąd z północy na południe, jednak przy warunkach pogodowych, które spotkaliśmy, los chciał, że prąd tak naprawdę na kanałach, to nie praktycznie ale jednak mhm. pchał nas z północy na południe, czyli tak naprawdę płynęliśmy dodatkowo jeszcze w tą stronę pod prąd. A co człowiek myśli, kiedy pokonuje taki dystans, gdy płynie? O czym się w ogóle myśli? Czy w ogóle jakieś myśli się pojawiają, czy to jest taka totalna pustka w głowie, Tylko wszystko... masz, masz, masz cel przed sobą i o niczym innym więcej nie To wszystko się nie myśli. zależy od tego, w którym momencie. Przez pierwsze kilka godzin płynięcia w mojej głowie panował taki wielki strach o straszne, jak dużo godzin w tej wodzie jeszcze musimy spędzić, ile tak naprawdę wysiłku przed nami. Takie uczucie, które do pewnego stopnia dołuje i przytłacza. Mhm. I bardzo szybko później, bo to już około 20 któregoś kilometra, gdzieś w okolicach właśnie Giżycka, nastąpiła zmiana myślenia na myślenie o tym, jest mi zimno, chciałbym, żeby było ciepło. I tak naprawdę to jest myśl, która przez następne 24 godziny płynięcia była tą myślą dominującą i cały czas narastającą. Że to uczucie, o może ta woda niech będzie chociaż o te troszeczkę cieplejsza, o tutaj może jest kawałek płytszego miejsca, to będzie cieplej. O, przez chmurki prześwituje słońce, może się rozgrzeje. Tak? I tak naprawdę organizm w momencie kryzysowym wyłącza wszystkie inne bodźce i skupia się wyłącznie na tym jednym który po prostu czuje, że mu zagraża, tak? To to jest 32 godziny w wodzie plus kilka godzin wcześniej, czyli to jest ponad 36 godzin bez snu. E, płynąc zupełnie nie odczuwałem braku niewyspania, nie było żadnych problemów ze snem, żadnych takich czyli ta otumanień. Czy adrenalina jednak działa? Całość wysiłku organizmu poszło na to, żeby utrzymać się przed wychłodzeniem. Wiele było kryzysów? E, czy było wiele... Czy, czy, czy Były takie momenty, że yy, miał pan już yy, taką myśl... A... Kurczę, rzucam to wszystko, wychodzę na kajak czy coś w Pierwszy taki poważny kryzys nadszedł, kiedy wypływaliśmy z sieci kanałów na jezioro Tauty i nagle temperatura wody z tych około 20 stopni spadła do 18, jeszcze przy dużo niższej temperaturze powietrza. I w tym momencie wiedzieliśmy, że będzie bardziej niż ciężko. Liczyliśmy, że jednak Tauty i jezioro Mikołajskie będą. Jako, że jeziora dość wąskie, będą jeszcze dość ciepłe, i dopiero na śniadwy zacznie się poważna walka z, z naprawdę zimną wodą. Przekonaliśmy się, że przy tych wiatrach, które są, niestety, ale ta woda się tak naprawdę wymieszała i, i wtedy zaczął się kryzys. Na, wtedy była walka, już, już tak naprawdę wiedzieliśmy, już wtedy byliśmy pogodzeni z sytuacją, że na 100% nie przepłyniemy tych mhm. 170 km, i zaczęła się walka o każdy dodatkowy metr. Wiedzieliśmy, że nieważne w jakim stanie Mikołajki przepłynąć chcemy, chcemy za wszelką cenę dopłynąć do końca trasy. I co? I z tym przekonaniem żyliśmy aż do, aż do śniardwy, gdzie dopiero już tam na śniardwy, czyli ta sama końcówka, te tak, ta ostatnie kilkanaście kilometrów, przepływając jezioro, napotkaliśmy na bardzo silny prąd skierowany przeciwnie do naszego ruchu, z którym walczyliśmy tak naprawdę do końca. Zostało nam do przepłynięcia tak całych, całych mazur niecałe 7 kilometrów, tam dokładnie 6,2 km. I w pewnym, momencie, w pewnym momencie przestałem odczuwać uczucie wychłodzenia, uczucie bólu jakiegokolwiek, i zaczęło mi być miło, przyjemnie. I to jest znak, że trzeba z tej wody natychmiast wyjść, ponieważ jest to już znak, że nasz organizm przestał się nawet już próbować bronić przed tym wychłodzeniem. I to jest kwestia naprawdę dosłownie już tylko kilku minut do momentu, w którym trzeba by mnie wyciągać z wody i prosto do szpitala. Zabierać. To tak jak Himalaiści, którym powtarza się: Nie spać, tylko nie spać, tylko nie siadaj i nie zamykaj oczu. Tak, prawda? dopóki organizm walczy, dopóki mamy dreszcze, jest nam zimno, znaczy się, że nasz organizm walczy, a on naprawdę dużo nasz organizm jest w stanie znieść, możemy być w miarę spokojni. Problem zaczyna się, kiedy nasz organizm zaczyna się poddawać. To, co dalej, panie Krzysztofie? Nie udało się pobić rekordu świata. Udało się pobić rekord polski, on już jest potwierdzony. Te 78 km, 700 m. Wiem, że pan się nie poddaje za rok. Kolejna próba, ale już nauczeni doświadczeniem, kilka terminów sobie rezerwujecie, kilka okienek pogodowych, tak? Cóż, tak, tak, postaramy się, tak postaramy się zrobić. Jesteśmy świadomi tego i zawsze to podkreślamy, że to, co robimy, to jest po prostu pływanie bez piany, czyli bez żadnych pianek. Bez jakiegokolwiek pomocy ułatwiania sobie skali wyzwania, zdajemy sobie sprawę, że to my musimy dopasować się do pogody. Postaramy się, żeby było w przyszłym roku kilka okienek pogodowych, tak, żebyśmy trafili na warunki, jakie w tym roku mieliśmy pod koniec czerwca, a nie tak, jakie mamy w połowie lipca musimy trafić na warunki, na wodę powyżej 22-23 stopni Celsjusza, żeby nasze, mój cel, moje marzenie, jakim jest przepłynęcie 170 km, wreszcie zrobić i pokonać. To jeszcze na, 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 na zakończenie zapytam. No dobra, jak już pobijecie ten rekord świata, to co dalej? Jest jeszcze coś, co można rekordów, osiągnąć? Rekordów świata jest wiele różnych, marzeń jest wiele. Może inna dyscyplina. Nie, na pewno. Skupiamy się nawet już teraz obecnie na pływaniu długodystansowym. Zajmujemy się promocją pływania długodystansowego w Polsce. Od kilku lat mamy bardzo rozpowszechniony triatlon, tak? Mhm. I dużo osób zaczęło pływać na wodach otwartych. Problemem jest to, że triatlon dopuszcza pływanie w piankach i zarazem też nie dziwmy się, że osoby, które pływają w triatlonie, pływają w piankach, ponieważ w piance płynie się dużo szybciej. Więc my staramy się pokazać ludziom, okej, okay, wyjdźcie, zdejmijcie te pianki, wejdźcie do wody, popływajcie, zobaczcie, jak dużo radości i przyjemności z tego można czerpać. Będę mocno ściskał kciuki, będziemy się oczywiście przyglądać tym kolejnym próbom. Jesteśmy z panem cały czas, a jeżeli oczywiście, drodzy słuchacze, chcecie śledzić przygotowania do kolejnej próby bicia rekordu, bo one będą, zaczynają się teraz, rozumiem, i będą trwały przez cały rok, to oczywiście można pana obserwować na Facebooku. Tak, jak najbardziej zapraszamy na nasz fanpage Krzysztof Gajewski Pływanie bez piany. A Krzysztof Gajewski, człowiek z wody, jak sam powiedział, rekordzista Polski w pływaniu długodystansowym bez piany. Przypomnę, pan Krzysztof pokonał dystans 78 km 700 metrów, spędzając w wodzie 32,5 godziny w ekstremalnie trudnych warunkach y, pogodowych. Y, pan Krzysztof był dzisiaj naszym gościem. Gratuluję Was jeszcze. Ciskam kciuki Pozdrawiam. za ten rekord i do usłyszenia.